No hej, witam was w kolejnym odcinku serii Gramy przy piwku Mystic Quest. I jest to, proszę was, już kolejny odcinek, w którym będziemy zwiedzać miejscówkę, czy tam poziom, prowadzącą do głównego bossa gry, a przynajmniej tak na to wszystko wskazuje. Oczywiście sobie otworzyłem browarka. No i cóż mi powiedzieć? Wędrujemy dalej, tak? Widzę tu jakieś barierki, które najwyraźniej nie... Znaczy, jakieś tunele, które nie mają barierek. Nie chcę wiedzieć... O, widzę głównego bossa najpewniej. Rozumiem, że to jest rodzaj labiryntu, z którego, no, można zlecieć. Nie jestem pewien, jak tu trzeba... W którą stronę trzeba iść, aha. Tędy najwyraźniej nigdzie nie dojdę. No i właśnie, tu widzę, to jest najwyraźniej kolejny boss konkretnego poziomu. No i najpewniej będzie trzeba się go pozbyć, pytanie. Jak i kiedy? No najpewniej będzie to... Co się stanie, jak tu wejdę? Tu jest tunel. A tu mam potwory. No dobra, roznosimy wszystko po kolei, żeby później móc podróżować bez większego problemu. Oczywiście napierdzielamy czarami. W końcu po coś one są. Mam tyle możliwości odnawiania sobie tych punktów czarów, że nie ma absolutnie sensu oszczędzać. Zwłaszcza, że wszystko wskazuje na to, że to jest jedna z ostatnich lokacji. W związku z czym, no... Oszczędzanie tutaj jest absolutnie pozbawione sensu. Na razie mamy proste potyczki z wilkami, ninja. To nie jest nic wielkiego. Ojej. Może się okazać, że się przeliczę, ale miejmy nadzieję, że nie. Tak, teraz Phoebe. No, nie ma problemu. Generalnie idzie to całkiem szybko. A po tym tunelu można chodzić. O, tu mnie nie było chyba. No dobra, no zwiedzamy po kolei. Zobaczymy, gdzie tu można... A, się nachodziłem. No dobra. Mam wrażenie tak, że tu są dwa poziomy. Ten górny wydaje się mieć jakieś, ja wiem, barierki czy coś. No nie wiem, no dobra, żeby się tam dostać, trzeba pokonać to coś... A, Cerbery. To też nie powinno być z tym problemu. Raz, dwa, trzy. Aha, no to już problem się może pojawić. Oj. No to tyle, jeśli chodzi o Phoebe. Może... Kompuliku wziąłbyś i uleczył Phoebe. Oto. Nie ma tragedii. Jakoś sobie radę damy, tak? No to zaczyna robić się problematycznie. Znaczy tak naprawdę to nie, bo Kompulik powinien sobie dać radę. A, dobra, Kompulik jest odporny na petryfikację, więc źle nie będzie. Pytanie, czy to, że jest odporny, to znaczy, że nigdy to na niego nie działa, czy w większości przypadków? Bo gdyby się okazało, że tylko w większości przypadków, no to może się okazać, że będę miał niemiłą niespodziankę. Dobra, tym już dziękujemy. A Phoebe jest już cała i zdrowa. Tu mogę przeskoczyć zapewne. No mogę. Co mi to dało? Tu mogę dojść i zaatakować. No dobra. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Się rozpędziłem. Wizard Magic 0. Ale Black Magic mam 18. To może użyję Fire. Wróć. Fire na wszystkich, a ty użyj White na wszystkich i może będzie akurat. Może akurat Kompulik da radę ich dobić.
Byłoby to bardzo miło, bo z takimi atakami to wiesz. A Menda się uleczy, no dobra. Dam radę ich ubić? Oj, nie bardzo. Dranie są odporni, no to może Blizzardem. A Phoebe zrobi co myśli. Cudownie. Bij, zabij. Weak, o. Dobrze, nie bardzo. No nie bardzo, nie bardzo. A może by ich tak po prostu, tak tradycyjnie porozpierdalać. Nie bawić się w czary mary. Ten Tanato. Oj. Oczywiście, że się nie poddam. Thanatos jest, widzę, głównym przeciwnikiem. On robi najwięcej problemów, więc eliminujemy go już na samym początku. Temu panu już dziękujemy. Aha, drapki mają możliwość eliminacji na strzała. Zapomniałem o tym. Fantastycznie. Może akurat się uda. No gdzie mnie tu? Dobra, jest. Udało się. Za drugim podaję się, ale to nic. No dobra, i co my tu zasadniczo mamy? Skrzynkę tylko. Trzy strzały, no dobra. Lepszy ryc niż nic. Spójrzmy prawdzie w oczy. No i dobra, to lecimy dalej. Zobaczymy, co tu można ciekawego. Czy tu można zlecieć? Nie można zlecieć, chociaż tyle. To jedyna droga, która nam pozostaje, to jest droga w drugą stronę. I tu mamy jakąś chimerę. Nawet dwie sztuki. To nic. Absolutnie się tym nie przejmuję. Na razie. O, prawie. To temu życzymy na razie. Nie jest źle. Generalnie. Ich ataki guzik mi robią. To jest bardziej kwestia czasu niż jakieś tam problematyki walki. Ej, zaraz mogę. Nie, nie zmienię zdania jednak. Póki co jest lekko, łatwo i przyjemnie. Tu mogę. Nie, w tą stronę jest do bossa. Pysznie. No dobra, no to idziemy w prawo. Idziemy tu, tu. I nigdzie tu nie dojdę. No dobra, to idziemy dalej. W tą stronę dojdę. Oj. Ale mi się gra przycięła. No dobra, to zaatakujemy tego drania. Dwa Thanatosy. No to już jest nieprzyjemnie, ale jednego z głowy. Teraz drugi. Pięknie. Żeby każda walka tak przebiegała, to będzie cudownie. Dobra. Myślę, iż można by coś się podleczyć. Jest spoko. Tu mam zejście w dół. Aha, i będę tak chodził. Góra, dół, a tak naprawdę droga jest bardzo prosta do bossa. Nie mam co z niej schodzić. Dlaczego zmieniłem na miecz? Najpewniej przez przypadek, no ale trudno. To nic. On może mnie skoczyć. Ciebie drapnę, ciebie zastrzelę. Jest dobrze. Byle do bossa. No okej, temu podziękujemy. A, tego nie zauważyłem nawet. Ale to nic. Myślę, że walka będzie lekka, prosta i przyjemna.
Mogę się przeliczyć. Ale z taką ilością życia raczej nic mi nie zagrozi, prócz samego bossa. Pięknie. No już powoli zaczęły mnie nużyć te walki. To już... no... końcówka gry, tak? To już raczej nic mnie nie zaskoczy. Może prócz samych bossów. No, walki nie są lekkie, ale też nie prezentują jakiegoś kosmicznego poziomu. Z tego powodu też, no... o ile na początku faktycznie te walki były fascynujące, nawet, na tyle ile to możliwe oczywiście, o tyle teraz to już raczej o, przeklikuje się dla świętego spokoju. No bo, prawdę powiedziawszy, nie ma innego wyjścia. Gdyby było więcej możliwości jakichś taktycznych, to faktycznie to mogłoby być ciekawsze. Ale w momencie, kiedy... no, owszem, mogę stosować jakieś różne taktyki typu na tego działa taka magia, na tego działa taka, na tego taka. Ale raz, że ciężko to spamiętać, bo trudno przeciwników spamiętać, prawda? Bo trudno ich na przykład przyporządkować takiego z żywiołu w większości. Ale nawet jeśli już, to... po co to robić, jeżeli oni tak giną od strzała bądź dwóch? Zwłaszcza, że no teraz to już mnie praktycznie stać na wyleczenie się z każdych ran. O, rany. Widzę, że droga będzie dość długa. Ale... długa, ale niespecjalnie trudna z tego, co widzę. Tu dziabnąć, tu dziabnąć. To nie ma tragedii. Oj. Pudło, dziadu. To może tak to rozegrajmy. Zobaczymy, czy się da. Dobrze, żeby kumpulik zaatakował pierwszy. No i może się uda. Pięknie. Nie wiem, czy to już jest bezpośrednia droga do bossa. Chyba nie. Swoją drogą, jeżeli ci mini bossowie, tak, bo tak ich można nazwać, ci bossowie tych kolejnych poziomów, no nie można powiedzieć, że nie są upierdliwi, bo trochę są, to jaki będzie ten główny boss? Bo domyślam się, że tutaj ma nas troszeczkę wymęczyć ta cała ekipa, natomiast główna trudność to będzie boss końcowy. I nie wiem, czy czasem się nie okaże, że na przykład on ma pierdyliard punktów życia i te 50 miksturek, które mam przy sobie i tak dalej, nie będzie za mało. Bo z pewnością jest na niego jakaś specjalna taktyka, coś, co na niego działa i bardzo ułatwi pokonanie go. Bo zasadniczo każdy boss tak ma, ale... ale właśnie, raz, że odkrycie tego może być strasznie upierdliwe, więc najpewniej moja taktyka sprowadzi się do nie dania się zabić i mordowania go aż padnie. A w takim wypadku, czy mi wystarczy tych wszelkich mikstur życia, czarów i tak dalej, i tak dalej? A? Przecież... nie! O masz, zleciałem na dół. Jak się stąd wychodzi? A, tędy, dobra. To przynajmniej już wiem, co się stanie, jak zlecę piętro niżej. Tylko, czy tu się czasem teraz moby nie zrespiły? No, jakby się zrespiły, to już było trochę przegięcie, no ale dobra. Jak się tu szło? Tu jakoś na górę. Chyba. Nie tu. No drogę odnajdę, tylko
problem jest innej natury. A mianowicie... Miałem wrażenie, że mi się droga skończyła. Pewnie się mylę i zaraz się okaże, że jednak nie jest tak źle. Ale... okej. Tu widzę, muszę się dostać. Tu. Czy tu mogę... Okej, dobra. I wszystko jasne. No to ich mordujemy po kolei. Drap. Trochę strzał i leży. No może się tym razem uda? O, no cudownie. No i mnie zawinął, no okej. Przydałoby się chyba odnowić czary, no ale dobra, może... leczącymi to może nie, ale jakimś... aero was wymorduję. A ty może nasz podlecz, co? Guzik to dał. Ale przynajmniej Phoebe nas teraz podleczy. Okej. Zawsze to trochę HP-ków więcej. No i dobra, i mordujemy po kolei. No, nie ma co się bawić w jakieś czary mary. Taktyki to na bossów. Chociaż może się okazać, że zaraz ktoś mi tu padnie. Na przykład kompulik dziabnięty przez Phoebe w plecy, ale oby nie. Wow, ładne to było. Leczy mi Phoebe. Jednak we dwójkę raźniej. Solo mógłbym sobie nie dać rady. Tego trzeba ubić. Bo cwaniak wydaje się zbyt groźny. Może się klonować. Co już samo w sobie jest strasznie upierdliwe. Dobra, na razie. Na razie. No i teraz zostaje jeden. Z nim nie powinno być już problemu. Kompulik dostał level, zdaje się. No spoko. No i kolejny potwór. O, tym razem mamy kraba. Ale freezer krabem się specjalnie nie przejmujemy. Może ja tu po prostu jakimś fajerkiem wezmę. A zaatakuję... O. A najpierw fire. No to trochę szkoda. Fajnie, że cokolwiek dał. Dobra. Początek był strasznie failowaty. To myślę, że go zadziabiemy tak standardowo. Okej. Dobra. No to... No właśnie. Próbujemy. Może solo też dam radę. Kompulik jest praktycznie odporny na wszystko, więc istnieje spora szansa, że jakoś sobie dam radę. Lepiej lub gorzej. O, obrażenia nie są jakieś przerażające. Dobra, został jeden. O! Ten to na strzała. Super. Widać już bossa. Tak. Został jeden przeciwnik i mamy już bossa. Bardzo mnie to cieszy. Podoba mi się ta gra, ale nie miałbym nic przeciwko, żeby... Holy shit. Nie miałbym nic przeciwko, żeby ją już skończyć, bo no...
pewnego czasu zaczęła się robić troszeczkę już irytująca. Dużo walki, mało sensu, bym to tak ujął. No, aż ty dziadu. Myślę, że rozumiecie, o co chodzi, oglądając, że większość walk teraz polega właśnie na, tak jak mówiłem, na przeklikiwaniu, że u mnie to jest X, 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 X. Tak, battle, attack, pierwszy z brzegu, battle, attack, pierwszy z brzegu i aż wszyscy padną. I w większości przypadków się to sprawdza, więc no to świadczy, że jednakże gra już się robi troszeczkę monotonna. I raczej nic nie, niczym nie jest w stanie zaskoczyć gracza. Temu panu już dziękujemy. No i zostaje boss, tak? Więc tradycyjnie już się leczymy na full. Przywracamy sobie punkty czarowania. No i do ataku. Okej. Zuch. Niech będzie i zuch. Temu podziękujemy. Może w ten sposób właśnie. No nie ma jakiegoś strasznie mocnego pierdzielnięcia. Przede wszystkim trzeba wykończyć jego obstawę. No to już chyba standard, prawda? Bo... O! No, jest okej. Tamenda się uleczy. To nic, niech się leczy. No i mogłem to inaczej rozegrać, ale trudno. Nic, on się teraz uleczy. O! Dobra, Kompulik, atakuj, a ty nas wylecz. Nie! Dobra, pięknie, ty nas wylecz. A ty go dziabnij. Dobra, mamy... Teraz to już jest praktycznie... nie pozwolić sobie zginąć, no chyba, że on ma naprawdę jakieś hardcore. No White zawsze był skuteczny. Zobaczymy, jak na niego działa. Tylko 800, tyle co drapki, to trochę mało, może coś innego, może Flare na przykład, albo Thunder. No nie, Thunder jest jeszcze gorszy, a Flare? Flare jest trochę lepsze. Nie mam pojęcia, z czym ten psychosz... Oj. No dobra. Nie wiem, na czym ta jego tarcza ma polegać. Tylko... No dobra. On się coś... To jest psychoshield. Może jakieś magii odbija. Albo co? To nic, że jest odporny na wszystko. Grunt, że można go drapnąć. Wow! Dobra, widzę, że najskuteczniej będzie, jeżeli po prostu będę go tradycyjną bronią klepał. Wprawdzie Phoebe zadaje lepsze obrażenia, ale no... też nie jest źle. Aj, niepotrzebnie użyłem tego Cure'a. Dobra. Wow. Widzę, że to jest kozackie. To mi wiele nie robi. Podejrzewam, że na przykład gdybym go zaatakował magią, to ten cały shield mógłby mi oddać po prostu całą energię, więc... Znaczy ja strzelam, ale nie będę ryzykował powtarzania całej walki, podczas gdy mi całkiem nieźle idzie. A no... Jakoś mi te obrażenia wchodzą, no nie są tragiczne, ale trzeba przyznać, że nie są jakieś rewelacyjne, bo nawet pierwszej fazy jeszcze nie przeszedłem, co mnie, szczerze powiedziawszy, nieco przeraża, bo koleś jest strasznym koksem w takim razie. No ale trudno, no jak mus to mus, będziemy go tłuc, aż padnie. Widzę, że niekiedy on ma... Dobrze, że jest jeden.
Wow. Dobra, to ty zaatakuj, a Phoebe niech się podleczy. Może to da radę tak. Cholera, ciężka sprawa. Dobra, ty drapnij. Ty się ulecz. No i dobra, i mamy no zasadniczo... Problemu nie ma, tak? Czarów leczących mamy chyba po 40 każde, więc... O, jest dobrze. Pierwsza faza z głowy, chyba połowę życia mu zbiłem. Chyba. Może się okaże, że ma 5 faz i zbiłem mu 1/5, nie wiem jak te fazy tu lecą. Niemniej jest dobrze. To oznacza, że jednak te hapeki mu schodzą. Powoli, bo powoli, ale schodzą. No, czego dziabać do oporu? Zwłaszcza, że on na razie mnie nie bije jakoś mocno. Widzę, że przestał trochę. No dobra, to przyjemne nie było, ale też nie ma dramatu. Ha! Miał tylko 2 fazy? Co za piczka! Haha! Udało się! No i dobra! I tak być powinno. Kolejny boss z głowy. Nie wiem, ile ich jeszcze zostało, ale chyba jestem na dobrej drodze do głównego bossa, jakby nie patrzył. Nie wiem, czy wam go pokażę w odcinku kolejnym, bo nie mam pojęcia, ile tych poziomów mi zostało, ale... Co tu jest? A, tu jest skrzynka, tylko to pal 6. Jak ja mam... Aha... Jak tu się cholera szło? Tu? Tu. No i dobra. Miejmy nadzieję, że w przyszłym odcinku będzie już koniec, ale to mogę w sumie zerknąć teraz. Mogę wejść piętro wyżej i zobaczyć, co tam się kryje. Czy to już jest jakiś szczyt, czy to, nie wiem, ostatni poziom. No, podejrzewam, że ostatni poziom nie będzie podpisany, jakiś, nie wiem, final level, albo, nie wiem, cokolwiek ten deseń. Ale może będzie jakoś specjalnie pokazany. A jeżeli nie, no to cóż. No zobaczmy. Mamy przejście wyżej. I nie ma drogi wyżej. Okej, okay, jest jakaś statuetka, chyba nasza, dobra. Ale ten prawdopodobnie już. Prawdopodobnie, bo nie mówię, że na pewno, bo nie mam pojęcia, jeszcze tu nie doszedłem. Ale prawdopodobnie finał zobaczymy w odcinku kolejnym. A w tym to by było na tyle. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie, hej!